Cześć, Kasia, mam Kośmieczki, jestem Marcin, się Marcel i witam was bardzo i to naprawdę bardzo serdecznie. Materiale z ciekawostek po naprawdę bardzo długim przerwie. Nie było akurat ciekawostek na moim kanale, a w dzisiejszym materiale zrobimy sobie ciekawostki o serialu fabularnym, który już niestety nie jest emitowany na antenie. Jest to Nie ma to jak Hotel. Jest to jeden z moich ulubionych takich właśnie serial fabularnych, takich niby animowanych, a to była po prostu taka bajka, taki film, taki serial, naprawdę było bardzo fajne i dzisiaj zapraszam was do oglądania właśnie z tego ciekawostek. I jeżeli ten film ci się spodoba, zostaw łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał, wbijaj na mojego Instagrama, którego masz tutaj, tu gdzieś na ekranie właśnie i oczywiście w opisie, tak więc bez zbędnego przedłużenia, zaczynajmy. Ciekawostką będzie taką, że Ashley Tunsley brała udział w przesłuchaniu zarówno do roli Maddie, jak i London. Ciekawostką będzie to błąd w odcinku, jest to w odcinku pod tytułem The Fires of the Team, a wyraźnie widać, że Bruce strzy kamerę, kiedy Cody kopnął w szafę, bo akurat będę musiał się cały czas w praktyce patrzeć w telefon. Jest to w odcinku pierwszym Hotel Hangus FC do Pan Mosby mówi London, że ma iść do szkoły parafialnej. Ona wzdycha, patrzy na sobie Maddie i mówi, będę musiała nosić taki mundur, jednak Maddie ma ubrany na sobie mundur hotelu Tipton. Ten, który zawsze nosi, kiedy jest w pracy, niebieska koszula, stek, krawat i spódnica, a więc to nie mundur szkolny. Następna ciekawostka, miejsce kręcenia. Zdjęcia kręcono w studiu Hollywood Center Los Angeles, California, USA. Następną ciekawostką to będą takie krótkie ciekawostki, że każdy odcinek był kręcony 2 dni. Że po prostu każdy odcinek trwał co najmniej 2 dni. Dłużej, ale nie krócej. Następną ciekawostką będzie takie, że w oryginalnym scenariuszu Maddie Fitzpatrick miała na imię Lena. Ashley Tuesday miała opuścić Londyn dla roli Maddie. Tać Brandy Song jest w hotelu London Tipton, należącej do jej taty. W rzeczywistości jest to spadkobierczyni Paris Hilton. Tipton Hotel jest bardzo podobny pokazany w Bostonie w Mask Quest. Zewnętrznie jest pokazany jako Fire Mountain Hotel Vancouver, British Columbia. I teraz ciężka ciekawostka. Pełne imię postaci granej przez Ashley Tuesday to Madeline Margaret Kennedy, Joanna Miranda California Fitzpatrick. A teraz nie muszę się na to jakby patrzeć. Pełne jest imię Esteban, to Esteban Cudu Ricardo Montoya de la Rosa Ramirez. Nie wiem, nauczyłem się tego. Esteban Curdo Ricardo Montoya de la Rosa Ramirez. Esteban Curdo Ricardo Montoya de la Rosa Ramirez. Jest to bardzo tak. Wcześniej się tego nie mogłem nauczyć, ale Esteban to był jedna z najlepszych postaci właśnie, gdzie tam występowała. I też bardzo fajną postacią był właśnie Pan Mosby i oczywiście bliźniaki. No, ale najbardziej tam nie trafiłem Muriel. To znaczy Muriel była taka. Jezus. Była troszeczkę taka zamulona. No wiem, że grała taką, ale nie lubiłem jej, ale też był dobry Bob. Bob też był dobry, ale tam ogólnie byli w porządku. Na co ciekawostką będzie, że London mieszka w apartamencie 2500. Zack i Cody mieszkają w apartamencie 2330. Tak więc to już było na tyle, jeżeli ten materiał ci się spodobał, zostaw łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał, wbijaj też oczywiście moje social media, Instagram, Facebook, Snapchata miałem, ale już nie mam, nie używam go po prostu i tak więc no. Tak więc jeżeli chciałbyś następny odcinek z jakichś ciekawostek właśnie z serialu fabularnych, który już nie jest emitowany, to pisz w komentarzu jaki to ma być, ja się po prostu zbiorę i nagram taki odcinek. Tak więc jeżeli jeszcze raz ci się spodobał ten odcinek, zostaw łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał. Tak więc to już było na tyle, trzymajcie się, cześć, piąteczka.